Oto poradnik, jak przeskoczyć zadania, czyli na przykład macie zadanie na 60 i od razu przeskakujecie na 84. Oczywiście gdy ja przeskoczyłam na 84, to musiałam jeszcze pokonać Anibusa. A potem, gdy go pokonałam, to mam teraz dziennego gościa. Się z tego bardzo cieszę. I teraz tak, jak to zrobić? To wybieram sobie jakieś zwierzę, na którym nie mamy takiego zadania. Więc na przykład ja sobie wezmę... Ogólnie na gepardzie mam na dżungli, bo sobie przyłożyłam na takie, które miałam przedtem. Ale zobaczyłam, że można przeskoczyć zadania. Ja na przykład nie mam tego zadania na tygrysie, więc sobie wybieramy tygrysa. Okej, jesteśmy tygrysem. Ja tutaj, jak widzicie, mam trzecie zadanie. No i tak, wchodzimy w sklep. O! No fajnie. Wchodzimy w sklep. Ja tam zawsze klikam przywróć wsparcie. Tutaj klikacie kod wspierający. Tutaj jest. I wprowadź kod. To wpisujecie QUST. I od razu dajecie 84, jeśli chcecie mieć maksymalne zadanie. Czasami mi to nie działało, ale próbowałam tak parę razy. Jak znów mi nie działało, no to potem trochę poczekałam i już mi zadziałało. Dobra, mamy. I zdobądź. Okej. Okay. Quest został zresowany dla 84 obecnego zwierzęcia. No i jak widzicie, mam tutaj tego kochanego Anibusa. Możemy go sobie zaraz pokonać. Bo z 84 na 84, no ale chyba gdy ja mam taką bardzo dużą rodzinę. Nie, żartuję, nie mam dużej rodziny. Aha, jest jeszcze ona i on. Później może ich zrobię na dorosłych i gdy będą już silniejsi, to pokonam go. A też mogę sobie przełożyć na pierwsze zadanie. A kluczy chyba nie dostanę. A ile dostanę? 1000. Aha, okej. No dobra, no jak widzicie, mam maksymalny i z tego się mega cieszę. Więc poradnika koniec. Mam nadzieję, że wam się też to uda.